Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam do rozgrywki, gierka typowo arcade'owa, tytuł Gigas, druga część, druga jakaś wersja. Jest to, jak widzimy, typowy arkanoid, po prostu odbijamy tą piłeczkę sobie tutaj, no i musimy burzyć te klocki. No taka gierka, że tak powiem, dla zabicia czasu, czekając gdzieś tam, nie wiem, na pociąg czy na dworcu. No, także taka sytuacja. Dobra, wrzucamy żetonika, co by nie tracić czasu. No, może trzy wrzućmy. I rozgrywkę rozpoczynamy. No dobra, stąd sobie zacznijmy. Nie wiem, jak mi to będzie szło, bo to dosyć widzę szybko. Ta kuleczka zapierdziela. O! O! No i uciekła. Dobra, może tu? O, właśnie chodziło mi o to, żeby to na górę się wpierdzieliło. O! No niestety. Niestety. Ciekawe jestem, ile tych kulek jest, bo nawet nie liczyłem, powiem szczerze. O! Zasugerowałem się tym spadającym elementem i zapomniałem, że to jednak ważniejsza kulka jest w tej grze niż ten spadający coś. Oj, nie udało się znowuż. No dobra, kontynuujemy, no. Continue. O, fajnie, że zostały te klocuszki na ekranie. Tak, ładnie. O! I niestety... Jakieś punkciki. O! Niestety za późno. Odrobinę za późno. No, tutaj trochę zły kąt ustawiłem sobie. No, ale... Mogli mi uznać, kurczę, to było tak na rogu, no bez przesady. Chciałem bokiem troszeczkę odbić, ale za daleko było. No nic, trudno. O! Myślałem, że się jeszcze załapię. Ta gierka ma bardzo czułe to sterowanie. No, widzicie? No dobra, dalej. O! Nie zdążyłem. Dobra. O! Niestety. Dobra. O, nie zdążę. Wiedziałem, że nie zdążę. Dziwne, bo pod tym samym kątem pada piłeczka, na tą paletkę uderza, a pod innym kątem się odbija. Aha, muszę wrócić chyba.
Thank you.